Legia Warszawa przegrywa 1-2 z Austrią w 1. Witam na kanale Dla Piłki i zapraszam na podsumowanie meczu. Niestety kolejna porażka polskich drużyn w europejskich pucharach. Niestety powoli budzimy się właśnie z tego snu, gdzie nasze wszystkie drużyny wygrywają. Początek był kompletnie niepotrzebny, gdzieś wyższy pressing Austrii w 1 i szybko stracona bramka przez Legię. Znowu błędy indywidualne, złe podanie Litima, gol dla Austrii, szkoda. Bardzo podobne było zagranie w meczu z Ordabasami, znowu taka strata. Widać już kolejny raz, jak zespoły z Europy wykorzystują każde złe zagranie. Drugi gol zaraz po przerwie, a przecież Legia w tym meczu była faworytem. Ale nawet jeżeli już się popełnia te szkolne błędy w obronie, to trzeba wykorzystywać takie setki, takie sytuacje, które stwarzają zawodnicy Legii. Setka Pekharta, Wszołka, tutaj powinny być po prostu bramki. Druga połowa w wykonaniu Legii znacznie lepsza, Legia strasznie naciskała, statystyki były oszałamiające, ale w tym przypadku niestety nie grają. Mam wrażenie, że właśnie zmiany Runiajcia bardzo ożywiły grę, Baku i Muci super wejście, dynamit w akcjach, strzały z dystansu i właśnie ten gol kontaktowy dla Legii zdobył duet Baku-Muci. Piękne właśnie dośrodkowanie Baku i wykończenie klasowe Muciego. Niestety Legia będzie musiała osiągnąć wyżyny swoich umiejętności, żeby w rewanżu osiągnąć jak najbardziej korzystny wynik. Dziękuję za oglądanie tego materiału, cześć!